Reset Obywatelski. Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym odcinku audycji Sexpress z Pontonem. Ja nazywam się Alina Synakiewicz, jestem pedagogzką i edukatorką seksualną. I zanim zaczniemy dzisiejszą audycję, chciałabym przypomnieć, że każdy i każda z Was może być producentem, producentką Radia Reset Obywatelski. Wystarczy tylko wpłata przez portal zrzutka.pl. Szczegóły znajdziecie w opisie audycji poniżej. A producentem dzisiaj audycji jest pan Jastrzębski. Bardzo, bardzo dziękujemy. I też tradycyjnie chciałabym wszystkim przypomnieć, że tą audycję tworzymy wspólnie ze słuchaczami i słuchaczkami, więc zachęcamy do zadawania pytań, komentowania w czacie. Tematem dzisiejszej audycji będzie seks i socjalizm. Porównywanie sytuacji kobiet z krajów socjalistycznych z sytuacją kobiet z krajów kapitalistycznych zachodnich i wykazywanie, że te pierwsze miały lepsze życie seksualne, no, dla wielu osób myślę, że jest pewnego rodzaju herezją. My dzisiejszą audycją chcemy pokazać, że temat jest dużo bardziej skomplikowany i złożony. I taką główną książką, wokół której będzie się toczyła dzisiejsza rozmowa, jest książka Christine Guzzi, Kobiety, socjalizm i dobry seks, argumenty na rzecz niezależności ekonomicznej. Ja bym poprosiła o pokazanie okładki. I też rozmawiać dzisiaj będziemy z tłumaczką tej właśnie książki, Anną Dzierzgowską. Witam cię, Aniu. Tak, Ania oprócz tego, że jest tłumaczką, jest też, no, też jest moją bardzo dobrą koleżanką, ale też pracuje jako nauczycielka i jest feministką. Więc jeszcze raz witam cię i witam też naszych słuchaczy. Witam pana Adriana Jasińskiego. No właśnie, pierwsze moje pytanie będzie inspirowane angielskim tytułem książki, który jest troszeczkę inny, czyli który brzmi Why Women Have Better Sex Under Socialism. No i właśnie chciałam cię zapytać, dlaczego kobiety z krajów socjalistycznych mają lepszy seks niż ich koleżanki z krajów kapitalistycznych? Tak na rozgrzewkę pierwsze pytanie. Mówiąc w największym skrócie, takim telegraficznym, mają lepszy seks, dlatego że mają ten seks, uprawiają ten seks, seksą się z tym, z kim chcą, wtedy, kiedy chcą, na takich warunkach, na jakich chcą, a nie dlatego, że muszą zaspokajać na przykład swoich mężów po to, żeby przetrwać. I trochę tak jak w podtytule tej książki, właściwie główna teza tej książki jest dosyć prosta i mówi o tym, że socjalizm, któremu oczywiście autorka nie odmawia też różnych wad, zrobił jednak bardzo dużo, żeby kobiety właśnie zyskały taką podstawową niezależność ekonomiczną, żeby pracowały, ale też na przykład, żeby miały w razie potrzeby zapewnioną opiekę państwową, uspołecznioną opiekę nad dziećmi. I to na tyle mocno, zdaniem autorki, w wielu krajach socjalistycznych uniezależniło kobiety od właśnie finansowego wsparcia mężczyzn, że stworzyło taką przestrzeń, w której kobiety naprawdę mogły zadbać o swoje własne seksualne potrzeby. A jednocześnie stworzyło sytuację, w której mężczyźni musieli trochę zadbać, trochę się postarać, ponieważ nie wystarczył portfel, mówiąc bardzo brutalnie, tylko potrzebne było jednak coś innego, żeby kobietę sobą zainteresować. I oczywiście to jest też bardzo istotne, że autorka na przykład bardzo wyraźnie rozróżnia te kraje i te okresy, w których dopuszczalna była aborcja, i te okresy albo te kraje, w których aborcja była zakazana, bo to jest niesłychanie istotny
jakby składnik tej swobody seksualnej, tego dobrego seksualnego samopoczucia. Natomiast jakby podstawowa kwestia jest taka, i to jest zresztą akurat taki wątek, który Gozzi porusza, ale który jest właściwie bardzo starym wątkiem w różnych lewicowych dyskursach, że generalnie chodzi o zniesienie przymusu ekonomicznego i zniesienie przymusu ekonomicznego nam wszystkim daje trochę lepsze życie i jak się okazuje właśnie również lepszy seks. No właśnie, jak ty mówisz o tym, o tej równości, i to myślę, że warto, żebyśmy się cofnęły do XIX wieku i sobie przypomniały o co pierwsi socjaliści na temat seksualności pisali. Przede wszystkim chciałabym ciebie zapytać o Fryderyka Engelsa i o Augusta Bebela. I ja w ogóle powiem ci, że nawet sobie tak odświeżyłam, bo mam dzieła zebrane Marksa i Engelsa po dziadku odziedziczone, więc sobie jeszcze wczoraj wieczorem przed snem zajrzałam do książki, i żeby zobaczyć, żeby sobie przypomnieć, co Engels pisze. I on naprawdę pisze coś takiego, co myślę, że jest nawet w dzisiejszych czasach jest bardzo postępowe. Mianowicie on pisze o tym, że udana miłość płciowa, no bo jakby w tamtych czasach nie używano słowa seks, jest możliwa właśnie w sytuacji równości ekonomicznej, że tylko i wyłącznie w sytuacji równości ekonomicznej kobiet i mężczyzn. Powiesz coś jeszcze więcej na temat tego, co Engelsie... ci socjaliści pisali? O Engelsie temat... mogłabym długo, ponieważ kiedyś dawno temu profesor Magdalena Środa zmusiła mnie do zrobienia na jego temat referatu i muszę powiedzieć, że w mojej drodze do radykalnego socjalizmu to był bardzo ważny etap ten referat, więc jakby dziękuję pani profesor w tym miejscu. I rzeczywiście to jest tak, że właściwie już od samego początku, to znaczy już od manifestu komunistycznego z 1848 roku u Marksa i Engelsa pojawia się przede wszystkim krytyka takiego tradycyjnego XIX-wiecznego burżuazyjnego małżeństwa. I tu też od razu niestety pojawia się cała pewna słabość jakby tego języka, o tym pewnie jeszcze będziemy trochę mówiły, bo jakby sposobem na to, żeby skrytykować małżeństwo, jest porównanie go do, biorę to słowo w duży cudzysłów, do prostytucji. I stosunek do pracy seksualnej to jest rzecz, którą bardzo kiepsko niestety nasi klasycy mieli przepracowaną i to jest taka rzecz, której potrzebna jest bardzo duża korekta. I właśnie próbujemy jej w tej chwili, a właściwie raczej pracownicy seksualne próbują w tej chwili tej korekty dokonać. Natomiast generalnie rzeczywiście bardzo romantyczna jest ta wizja relacji płciowych u klasyków socjalizmu. Tam się tak naprawdę strasznie dużo mówi o miłości. W ogóle przecież hasło wolna miłość to było takie jedno z podstawowych haseł kojarzonych zawsze z lewicą. Już właśnie w manifestie komunistycznym Marx i Engels piszą, że zarzuca się komunistom, że chcą wprowadzić wspólnotę żon i to w ogóle ma być taki największy straszak, najstraszniejsza rzecz w komunizmie. I generalnie rzeczywiście ten wątek taki, że no właśnie ludzie uwolnieni, znowu się powtórzę, uwolnieni od przymusu ekonomicznego i równi. I w takiej sytuacji, w której właśnie kobieta nie musi kalkulować, co się z nią stanie, jeśli zajdzie w ciążę, a mężczyzna ma pewność, że kobieta, z którą jest, oni mówią też bardzo heteroseksualnie, więc jakby teraz mówię ich językiem, tak? Mężczyzna ma pewność, że kobieta, która z nim jest, jest z nim dlatego, że go kocha, a nie dla pieniędzy. Wtedy właśnie, mówi Engels, dopiero ludzie będą sobie mogli ułożyć takie stosunki między sobą, jakie będą chcieli. W tej wspaniałym eseju właśnie o pochodzeniu rodziny, własności prywatnej państwa, w ogóle to jest esej o tym, że tak naprawdę ten moment, w którym powstaje własność prywatna, to jest zarazem moment, w którym kobiety tracą wolność, no bo właśnie stają się własnością. Engels robi taki cały wywód o tym, że mężczyźni nagle wpadli na pomysł, że chcą przekazywać swoją własność swoim legalnym potomkom i w związku z tym okazało się nagle, że niezbędna im jest do tego kontrola nad kobietami, a do tego się jeszcze okazało, że praca kobiet jest jakby staje się znowu częścią sposobu budowania tej własności. I nastanie monogamii, i nastanie własności prywatnej było wszechświatową klęską rodzaju żeńskiego, jak mówi Engels. No a później właśnie robi ten taki mocno niestety heteroseksualny, heteromatrixowy, ale jednak jakoś tam bardzo ujmujący wywód, który się właśnie kończy tym, że jak już będą te stołówki, jak będzie opieka nad dzieckiem państwowa, jak właśnie nie będzie czegoś takiego, że jakby konsekwencje seksu będą komuś niszczyły życie,
życie, jak właśnie nie będzie, generalnie nie będzie wyzysku człowieka przez człowieka, to wtedy ludzie sobie ułożą życie miłosne tak, jak będą chcieli. I rzeczywiście Gozzi próbuje pokazać w swojej książce, to się pod wieloma względami sprawdziło. Ona tam cytuje zresztą również badania, na przykład nad poziomem satysfakcji seksualnej robione w czasach realnego socjalizmu i twierdzi, że rzeczywiście w jakimś mierze te ci klasycy mieli rację, a jednocześnie, że oni w jakiejś mierze też zaszczepili właśnie taką swoją romantyczną bardzo jednak wizję relacji seksualnych tym społeczeństwom socjalistycznym. To znaczy, że jednak i u Engelsa, i u bardzo ważnej dla tego dla myślenia o socjalistycznym seksie Aleksandry Kołłątaj, ta miłość jest strasznie ważna i ta miłość jest jednak cały czas właśnie taka wyobrażana sobie jako mniej lub bardziej trwała relacja dwojga partnerów różnej płci, czegoś takiego jak seks dla zabawy, seks rekreacyjny, seks z przyjaźni, seks z wieloma partnerami, partnerkami, relacje nieheteroseksualne, to jednak trochę wykraczało poza jakby obręb wyobraźni klasyków i klasyczek socjalizmu. Oni byli bardzo naprawdę postępowymi mężczyznami, kobietami, bardzo dużo nam dali, ale mieli też swoje ograniczenia. I o tych ograniczeniach, jakby te ograniczenia też widać właśnie w tej książce Gozzi, też widać, że te ograniczenia w jakimś sensie pozostawały długo ograniczeniami właśnie jakby dyskursów o seksualności również w tych krajach socjalistycznych. Ale wiesz co, zdaje się, że August Bebel też był rzecznikiem wolności osób nieheteronormatywnych, że on chyba jako pierwszy też postulował no, wyzwolenie seksualne też tej grupy. Bebel, tak, Bebel jako pierwszy polityk, bo jeszcze nie zapominajmy, że jest jeszcze Emma Goldman na przykład, tak, która też była jedną z osób z ruchu anarchistycznego, która była zdecydowanie też właśnie, i ona była bardzo otwarta w kwestiach seksualności i ona właśnie akurat nie miała tego takiego romantycznego skryptu w głowie i rzeczywiście jakby żyła w różnych wolnych związkach i ewidentnie dla niej też jakby seksualność była sama w sobie bardzo ważną po prostu sferą życia, więc takie jakby te pojedyncze głosy się pojawiają i o czym też pewnie będziemy trochę mówić za chwilę, przecież Rosja Radziecka po rewolucji w pierwszym etapie, takim fajnym etapie, zniosła kryminalizację stosunków homoseksualnych. Potem niestety Stalin do niej wrócił. Natomiast bardzo to jest jednak temat, który, no umówmy się, w XIX wieku on był w ogóle źle przemyślany w kulturze europejskiej, a Europa zamiast się uczyć od paru innych kultur, które miały to przemyślane lepiej, to raczej właśnie narzucała w tym czasie swój model całemu światu. I tak naprawdę w ogóle jakaś taka bardziej otwarta dyskusja na temat właśnie homoseksualizmu, to są pewnie głównie lata 20, lata 30. Tak? No i jakby mamy jeszcze cały czas dużo rzeczy do odrobienia, tak? Jeśli chodzi o lewicę i seks. Nie jest wcale tak, żebyśmy już miały i mieli wszystko rzeczywiście dobrze wymyślone i dobrze przegadane. Tutaj pojawił się komentarz od pana Tomasza Szyndralewicza, że w krajach socjalistycznych seks był tematem tabu. No właśnie my chcemy pokazać, że to było trochę bardziej skomplikowane i było różnie w zależności od kraju i będziemy jeszcze tutaj o przykładach tego, jak w różnych krajach socjalistycznych się na temat seksualności mówiło. To chciałam cię zapytać o taki wątek, który właśnie Gozzi porusza w książce, mianowicie taką teorię ekonomii seksualnej. Ona tam pisze o takim przykładzie ze swojego życia, opisze o swojej koleżance, która no, zrezygnowała z kariery zawodowej i zdecydowała się na zajęcie się domem i dziećmi, dlatego że mąż dobrze zarabiał. No i one się tam przyjaźniły, więc spotkały się na jakieś tam, nie wiem, żeby wypić lampkę wina i tak dalej. I ta koleżanka jej się zaczęła żalić, zaczęła jej opowiadać na temat właśnie swojego życia seksualnego i mówiła, że ona tak naprawdę uważa, że powinna uprawiać seks z mężem, chociaż często nie ma na to ochoty, dlatego że mąż ją utrzymuje, że to jakby tak, że mąż daje pieniądze, więc ona musi zajmować się domem, dziećmi, gotować i tak dalej i też tak jakby no spełniać te seksualne oczekiwania męża. No i też autorka książki, no jakoś kto usłyszała, to była naprawdę przerażona. O co chodzi z tą ekonomią seksualną, o której Gozzi pisze?
To jest teoria, ona tam cytuje jakby teorię dwojga psychologów społecznych, przy czym cytuje ją, omawia ją dosyć szczegółowo, trochę się od niej dystansuje, a trochę jednocześnie mówi, że w jakimś sensie to jest bardzo dobra ilustracja tego, w jaki sposób się myśli o seksie w kapitalizmie. To znaczy, że ona nie, jakby z całą pewnością nie traktuje tej teorii jako teorii uniwersalnej, wyjaśniającej ludzkie zachowania, ale uważa, że bardzo dobrze pasuje właśnie do takiego powszechnego utowarowienia w kapitalizmie. I ta teoria, spróbuję jakoś, ona jest dosyć skomplikowana, więc mam nadzieję, że nie streszczę jej, nie uproszczę jej za bardzo, ale generalnie mówi tak, że im mniejsze są sieci zabezpieczenia społecznego, im mniejsze są możliwości pracy i zarabiania dla kobiet, tym bardziej seks staje się towarem, który kobiety mają do zaoferowania i w związku z tym właśnie zaczyna podlegać takim prawom rynkowym, to znaczy dobrze jest dla kobiet uczynić ten towar trudno dostępnym i drogim i zdaniem Gozzi, według teoretyków ekonomii seksualnej, na przykład właśnie to tłumaczy wrogość tak zwanych przyzwoitych kobiet w patriarchacie wobec kobiet, które używają seksu i uprawiają go często i swobodnie, bo one psują rynek przyzwoitym kobietom, tak, te nieprzyzwoite, bo zaniżają cenę na coś, co właśnie ma być tym drogim towarem. No i tutaj właśnie rzeczywiście zdumiewające jest to, jak bardzo momentami ci twórcy ekonomii seksualnej właśnie mówią tym, absolutnie będąc jak najdalej od marksizmu, mówią językiem Marksa i Engelsa, no bo właśnie generalnie chodzi o to, że taką podstawową formą sprzedaży seksu jest małżeństwo, które kobieta właśnie wchodzi po to, żeby uzyskać zabezpieczenie socjalne w zamian za różnego rodzaju usługi, w tym zamian za swoją dostępność seksualną. Oczywiście są też inne formy sprzedaży, no ale właśnie generalnie jakby ta teoria jest o tym, że im mniej kobiety mają innych możliwości, tym bardziej muszą dbać o to, żeby te usługi seksualne były drogie, cenne, rzadko trudno dostępne i właśnie w związku z tym stanowiły jakby, żeby seksualność stanowiła taki porządny kapitał. I Gozzi twierdzi również, i to jest jakiś taki wątek, tam jest w ogóle trochę takich wątków dotyczących współczesnej Ameryki, to jak tłumaczyłam, to miałam po prostu włosy mi się jeżyły na całym ciele, bo ona twierdzi, że na przykład część amerykańskiej prawicy kupuje tę teorię ekonomii seksualnej, żeby wyjaśnić, dlaczego wyzwolenie kobiet powoduje, że mężczyźni przestają się w ogóle starać o cokolwiek. Ponieważ skoro kobiety są łatwo dostępne, to nie trzeba robić kariery, nie trzeba zabiegać, nie trzeba właśnie, nie wiem, aktywnie działać społecznie. Jakby to jest takie zupełnie przedziwne odwrócenie tego, co zwykle słyszymy. Tak? Jak mówię, to podobno amerykańska prawica właśnie tak rozumuje, tak? Że kobiety są za łatwo dostępne i w związku z tym mężczyźni się rozleniwiają. Tak, tak. Ona tam pisze właśnie, tam taki przykład jest tych mężczyzn, którzy zamiast właśnie, no nie wiem, polować na seks i jakby się starać, żeby mieć tą kobietę i uprawiać seks przez to, że on jest tak dostępny, to właśnie siedzą na garnuszku rodziców, grają w gry i zajadają się pizzą. Bardzo pamiętam, że mnie jak czytałam o tym, to mnie to bardzo rozbawiło. Prawda? Jak mówię, to wszystko jest nasza wina, bo za łatwo się puszczamy generalnie. Nie? No więc jakby nagle się okazuje, że ta teoria, która w zamyśle samych twórców tej teorii miała być właściwie wyłącznie narzędziem wyjaśniania czegoś, też okazuje się być narzędziem propagandowym, które można skierować przeciwko kobietom. Tak? To znaczy właśnie powiedzieć, że jakby trzeba utrudnić rozwody, bo przecież na prawicy amerykańskiej i również na prawicy polskiej, która czerpie pełnymi garściami z amerykańskich wzorców, co jakiś czas wraca takie właśnie mówienie, że tam te rozwody to przesada. Tak? Wiadomo, co się dzieje z aborcją w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Jakby cały czas powraca właśnie taka bardzo groźna fantazja o tym, żeby wziąć te baby znowu pod kontrolę, żeby się musiały pilnować. Pojawił się tutaj nowy komentarz od pani Magdaleny Corneli, to może go przeczytam i jakbyś chciała się do niego odnieść. Mowa o tym, że kobiety mają lepszy seks, gdy uprawiają go, kiedy chcą,
jak chcą, a nie wyłącznie jak mężczyźni chcą, i że uniezależnienie ekonomiczne było ważnym elementem osiągnięcia tego, ponieważ finansowe uwiązanie od mężczyzny niejako szantażuje kobiety. Podobne wnioski z lektury Engelsa. Mam pytanie, jak to połączyć z akceptacją dla pracy seksualnej jako zjawiska społecznego, które właśnie w 99% utrwala to podejście do relacji seksualnej między mężczyzną a kobietą? To jest bardzo dobre pytanie. Po pierwsze dlatego, że w ogóle temat pracy seksualnej, tak jak już powiedziałam, nie jest najlepiej przepracowany na lewicy, nie był najlepiej przepracowany przez klasyków i też nie jest najlepiej przepracowany u Kocji. Ja oczywiście jako feministka, która się uważa za sojuszniczkę osób pracujących seksualnie, bardzo bym nie chciała teraz czegoś palnąć i powiedzieć coś złego, i proszę w ogóle, jakby nie jestem w tej kwestii w żaden sposób żadnym autorytetem, jestem właśnie co najwyżej sojuszniczką. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj jakby mamy do czynienia, kiedy mówimy o pracy seksualnej, to mamy do czynienia z sytuacją, w której osoby, które jakby podejmują się tej pracy świadomie, robią coś takiego, co przecież wszyscy i wszystkie robimy, to znaczy biorą to kapitalistyczne narzędzie i używają go najlepiej jak potrafią, żeby jakby coś z niego jednak dla siebie wycisnąć. No, to jest też super ważna forma oporu przeciwko kapitalizmowi. Jak mówię, wszyscy to w jakiejś mierze w swoich działkach robimy, tak? Znaczy wszyscy żyjemy w kapitalizmie, wszyscy pracujemy w kapitalizmie, wszyscy jesteśmy i wszystkie jesteśmy uwikłane w ten kapitalizm, ale jednocześnie staramy się, jak możemy, jakby z tym, co mamy, tak, zrobić coś, żeby właśnie być trochę bardziej niezależni. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz polega na tym, że też, jak rozumiem, bardzo wiele zależy od warunków pracy seksualnej, ale też rozumiem i wyobrażam sobie, że tam, gdzie ta praca seksualna jest zdekryminalizowana, gdzie jest bezpieczna, no to też osoby pracujące seksualnie jednak mają pewien zakres wyboru. Ta wizja tej udręczonej prostytutki, która musi przyjmować każdego klienta, to jest wizja niewolnictwa seksualnego, a nie pracy seksualnej. To są dwie różne rzeczy. Jedną zwalczamy, drugą wspieramy i warto je od siebie oddzielić, prawda? Więc absolutnie jakby tak, to jest jakby cała ta dyskusja o małżeństwie i pracy seksualnej jako dwóch takich właśnie w jakimś sensie bardzo mocno uwikłanych w patriarchat i kapitalizm, ale jednocześnie być może właśnie paradoksalnie stwarzających jakieś narzędzia do emancypacji w zjawiskach, ona jest bardzo trudna tak naprawdę i bardzo uwikłana. Ale myślę, że też dla lewicowców i lewicowczyń podstawą powinno być to, że jest lud pracujący i ten lud pracujący kobiecy, męski, transpłciowy, niebinarny ma głos, przemawia własnym głosem i lewica ma go słuchać w tym momencie. Tak to się robi. A nie oceniać. A nie oceniać. Tak. I nie przykładać też czyjegoś doświadczenia jakby do takiej jakby do ramy, tylko odwrotnie jednak tą ramę do czyjegoś, znaczy tą ramę modyfikować jakby pod wpływem czyichś głosów. Chciałabym, żebyśmy przeszły do szczegółów i też do takich przykładów z różnych krajów socjalistycznych, i chciałabym zacząć od mojego takiego trochę ulubionego przykładu, od tego, co się działo w Rosji Radzieckiej. Chciałabym z Tobą porozmawiać o rewolucji seksualnej, która tak przyjmuje się, że się zaczęła w 1917 roku i też mało kto pamięta o tym, że w dużej mierze przyczyniły się do niej kobiety strajkujące, dzięki którym też między innymi się udało obalić cara. No i przy okazji też udało się wcielić w życie też dużo takich rozwiązań, byśmy powiedziały, że bardzo prokobiecych, czy takich wspierających też taką niezależność czy wolność seksualną. Powiedz coś o tym. No, nie jest to jakby tak stricte mój temat, żeby nie było, że się mądrze, ale wiadomo, że to jest, po pierwsze, to jest w ogóle tak, że ten pierwszy okres bezpośrednio po rewolucji, to jest z jednej strony oczywiście okres wojny domowej, gigantycznego kryzysu, ale to jest też z drugiej strony, jak to w rewolucjach, tak? Taka eksplozja różnego rodzaju ludzkiej aktywności. I jest aktywność właśnie działaczek kobiecych, które jakby zaczynają
wypracowywać właśnie nową przestrzeń dla kobiet i wprowadzać nowe rozwiązania, ale też warto pamiętać, że to jest również czas ogromnej aktywności artystycznej, to jest czas fantastycznej rosyjskiej awangardy, potem jeszcze jakby część z niej, zwłaszcza na przykład awangarda filmowa, jakby jeszcze przetrwała, tak? Ale tam jakby rewolucja rosyjska to jest rewolucja w malarstwie, w muzyce, w architekturze, jakby właściwie na wszystkich polach. Bo Stalin później przykręca śrubę i bardzo wiele z tych rzeczy jakby zabiera, ale pamiętajmy, że to było. I rzeczywiście przychodzą te działaczki kobiece, Aleksandra Kołłątaj, Nadzieżda Krupska i jeszcze parę innych, i zaczynają wprowadzać w życie różne postulaty, które ruch socjalistyczny formułował od XIX wieku. Przede wszystkim z kolei takie związane z macierzyństwem, to znaczy no z tym, że to jednak przede wszystkim osoby z macicami rodzą dzieci i w związku z tym to rodzenie dzieci ma potem ogromny wpływ na ich życie i rzeczywiście ten radziecki eksperyment to był również eksperyment próbujący jakoś tę sytuację zmienić. Bardzo jakby przecież od XIX wieku, od Engelsa tak naprawdę być może, dużą wagę przykładano właśnie do pytania, jak uwolnić pracujące kobiety od pracy domowej. I pomysły właśnie wspólnych jadłodajni, pomysły wspólnych pralni, pomysły wspólnej jakby państwowej opieki nad dziećmi, żłobków, przedszkoli, były między innymi właśnie po to, tak? To znaczy ruch socjalistyczny w XIX wieku postulował, a rewolucja radziecka próbowała wprowadzić w życie, uspołecznienie jakby całej tej masy pracy opiekuńczej, którą kobiety wykonują w sferze prywatnej, którą wykonują najczęściej za darmo. I to miało właśnie jednocześnie jakby w jakimś sensie ujawnić te prace, ale też miało właśnie odciążyć kobiety, które mogłyby pójść do innej pracy i dla których w tym momencie urodzenie dziecka nie byłoby przeszkodą. Zasiłki macierzyńskie, czy tak zwane ubezpieczenia macierzyńskie, prawo do urlopu po urodzeniu dziecka. To były takie rzeczy, o które właśnie te działaczki radzieckie walczyły i które starały się wprowadzać, ale także na przykład jedną z takich pierwszych rzeczy, którą zrobiono w Rosji radzieckiej, było właśnie ułatwienie rozwodów. I rzeczywiście tych rozwodów zaczęło być bardzo dużo. Gocki zresztą pisze, że oczywiście ostatecznie wcale niekoniecznie z korzyścią dla kobiet, no bo na przykład właśnie mężczyźni się rozwodzili, kiedy kobiety zachodziły w ciążę, a potem się okazywało, że jednak ten system państwowy tej opieki budowany właśnie w warunkach wojny, głodu, no nie działał za dobrze. Więc właśnie ta rewolucja obiecała dużo więcej niż ostatecznie dała. Natomiast ileś rozwiązań, które zaczęto wprowadzać właśnie w Rosji radzieckiej, no wprowadzano później po wojnie w krajach realnego socjalizmu. Chodziłyśmy do przedszkoli, część z nas chodziła do żłobków i to były przedszkola i żłobki państwowe, nie prywatne za bardzo duże pieniądze. Nasze matki miały urlopy macierzyńskie płatne i to są takie rzeczy. Ja się wychowałam w późnym PRL-u i naprawdę byłam bardzo, bardzo dorosłą kobietą, kiedy się dowiedziałam, że to nie jest tak, że na całym świecie kobiety mają urlop macierzyński płatny i że to w ogóle nie jest oczywiste. Znaczy dla mnie była to taka oczywistość, że to było przeźroczyste kompletnie. Tak? Ja w ogóle sobie nie zdawałam sprawy, że ktoś może mieć inaczej. Tak? I no, takie jakby te zdobycze socjalizmu wprowadzano, no właśnie jak mówię, po wojnie w różnych krajach, oczywiście z różnym skutkiem, na różnym poziomie, wiadomo. Tak? Tutaj była ta uwaga wcześniejsza o tym, że ostatecznie ten socjalizm był bardzo pruderyjny. No i to jest tak i nie, i to zależy, tak? Mhm. To znaczy na przykład właśnie ten pierwszy moment po rewolucji rosyjskiej zdecydowanie taki nie był. Później właśnie to następowało to przykręcenie śruby. Poza tym, to też fajnie Gocci pokazuje, jednak bardzo różne były te kraje bloku wschodniego. I na przykład Polska z kościołem swoim należała do bardziej takich właśnie zasznurowanych. Ona szczególnie kocha, ta autorka, wschodnie Niemcy i sugeruje, że to właśnie akurat jest bardzo mało pruderyjny kawałek Europy. Ale też na przykład, no taka znowu wydawałoby się absolutna oczywista oczywistość, tak? To znaczy, że w Polsce po wojnie z punktu widzenia prawa nie robiło żadnej różnicy między dziećmi ślubnymi i dziećmi nieślubnymi. I oczywiście wiadomo, że obyczajowość bywała bardzo różna i że też zależało to od kawałka Polski, pewnie też od klasy społecznej i tak dalej, tak? Ale jednak
bardzo duża liczba związków tak zwanych nieformalnych, rodzin, które tak naprawdę bywały rodzinami patchworkowymi. Znaczy, jakby dużo się działo, nawet jeśli rzeczywiście niekoniecznie jest tak, że jakby bardzo się otwarcie mówiło i nawet jeśli rzeczywiście jest tak, że pornografia była jedną z tych rzeczy, którą importowano z Zachodu i potajemnie bardzo często. Ja myślę sobie tak, że tych z Państwa, którzy interesują się tematem seksualności w PRL, to mogę odesłać do mojej audycji z profesor Agnieszką Kościańską, gdzie szczegółowo na ten temat mówiłyśmy. A teraz w związku z tym, że mamy 17:31, to zrobimy taką kilkuminutową przerwę muzyczną, a po piosence wrócimy do audycji i do rozmowy.
reset w nieustającej budowie, a nasza ramówka w przebudowie. Już od przyszłego tygodnia nowe programy, nowe autorki, nowi autorzy. Państwo na razie zobaczyliście znaki zapytania, ale na wszystkie pytania będziemy odpowiadać w niedzielę od godziny 19. Gośćmi mojego programu będą nowe autorki i nowi autorzy pasm w Resecie Obywatelskim. Zapraszam, dowiecie się wszystkiego. Sexpress z Pontonem, Alina Symekiewicz, Anna Dzierzgowska. Witamy po przerwie i wracamy do rozmowy na temat seksu i socjalizmu. Przed przerwą rozmawiałyśmy na temat rewolucji seksualnej w Rosji Radzieckiej i taką bohaterką też tej rewolucji, o której pisze Christine Gatzi, jest Aleksandra Kołłątan. I to jest taka postać, która niestety jest, myślę, że mało znana w Polsce. I powiem ci, Ania, że ja nawet rozmawiałam z takimi moimi lewicowymi znajomymi z Rosji i też niestety nie wszyscy kojarzyli właśnie Aleksandrę Kołłątan. Czy mogłabyś coś o niej powiedzieć? Bo właściwie myślę, że warto jakoś o niej przypomnieć. Ja jestem pewnie trochę bardziej mimo wszystko team Róża Luksemburg niż team Aleksandra Kołłątaj. No ale ona, to jest też w ogóle kolejny taki wątek, tak? To znaczy to, jak udział w ruchach rewolucyjnych sam w sobie bywał emancypujący dla kobiet, tak? To znaczy jak bardzo mocny jest ten splot między właśnie byciem rewolucjonistką, a byciem niejako z definicji kobietą wyzwoloną. I to jest też zresztą strasznie ważne na część rosyjskiej tradycji rewolucyjnej jeszcze XIX-wiecznej. I właściwie to chyba bym chciała to podkreślić, może z tego punktu widzenia, oczywiście super, że rozmawiamy o Aleksandrze Kołłątaj, no bo my mamy w Polsce jakąś kompletnie, nie wiem, mam poczucie takiego kompletnego zerwania kulturowego między Polską a Rosją, jakiegoś w ogóle takiej zupełnie nowej obcości i może rzeczywiście dobrze jest sobie przypominać, że kiedyś rewolucjoniści polscy, rewolucjonistki polskie, rosyjscy, rosyjskie naprawdę o wiele rzeczy walczyli razem i jakby w wielu rzeczach byłem ze sobą po drodze. I Aleksandra Kołłątaj to jest taka właśnie postać, ona akurat jest po prostu, była po prostu rewolucjonistką rosyjską, zresztą z jakiejś super arystokratycznej rodziny, naczytała się Babla między innymi, o którym ty już wspominałyśmy, może tam nie Babla, tylko Bebla, czyli właśnie jednego z tych z kolei niemieckich klasyków piszących o wyzwoleniu kobiet i rzeczywiście ona była jedną z takich ważnych promotorek idei właśnie wolnej miłości. A jeszcze dodatkowo, co nie przeszkadzało, umówmy się, była bardzo piękna. Też Gatzi o tym też wspomina, to znaczy Gatzi pisze, że w czasach, kiedy ona dorastała w Stanach Zjednoczonych, to też do takiego kanonu mówienia o bloku wschodnim należało podkreślanie, że tam kobiety są brzydkie i chodzą w walonkach i w waciakach. I że jak ona właśnie potem oglądała w pewnym momencie jakichś encyklopediach właśnie zdjęcia Kołłątaj, zdjęcia Róży Luksemburg, to nagle odkrywała bardzo kobiece kobiety, dla których jakby ich kobiecość była ważną częścią ich walki rewolucyjnej, które absolutnie nie miały właśnie nic wspólnego z tym takim ascetycznym obrazem. No i Kołłątaj właśnie jest jedną z tych kobiet, które bezpośrednio po rewolucji zajmują się kobiecymi sprawami w tak zwanym żenaddziele, czyli właśnie jakby czymś rodzaju Ministerstwa do Spraw Kobiet i miała bardzo ambitne pomysły. Ostatecznie wysłano ją jako ambasadorkę bodajże do Norwegii, prawda? To jest, jakby to jest bardzo, ona bardzo dziwnie skończyła, tak? To znaczy była na tyle ważną postacią, że przetrwała najgorsze okresy czystek, ale w pewnym momencie pozbawiono jakby możliwości zajmowania się tym, co ją właśnie rzeczywiście najbardziej interesowało, to znaczy kwestią równości kobiet i mężczyzn. Była chyba w ogóle pierwszą, czy jedną z pierwszych kobiet ambasadorek na świecie, więc dano jej bardzo honorową pozycję, ale jednocześnie taką pozycję, którą jakby wypluła z rosyjskiej sfery publicznej, z radzieckiej sfery politycznej. Natomiast miała właśnie tych kilka lat, kiedy przede wszystkim właśnie w żenaddziele próbowała wprowadzać no, te reformy, o których mówiłyśmy przed przerwą, tak? Czyli właśnie przede wszystkim jakby rozbudowaną opiekę dla kobiet, które po to, żeby mogły jednocześnie pracować i w razie potrzeby, jeśli zostaną matkami, to być zaopiekowane, no ale też na przykład właśnie ułatwienie rozwodów,
bo rzeczywiście Kołłątaj miała bardzo romantyczną wizję miłości, ale jak najbardziej w tej romantycznej wizji miłości mieściło się to, że jak miłość się kończy, to partnerzy powinni mieć pełne prawo, i to oboje partnerzy powinni mieć pełne prawo odejść od siebie, a nie trwać ze sobą z jakiegokolwiek zewnętrznego powodu. Mhm. Nie wiem, czy dużo jeszcze potrafię. Mhm. No tak, Stalin doszedł do władzy i pamiętam, że właśnie było tak, że uznał, że kwestia kobiet jest rozwiązana, i właśnie wtedy Kołłątaj została wysłana do do Norwegii, i też te zdobycze takie związane na przykład jak prawo do aborcji, które było właśnie w Rosji Radzieckiej jako w pierwszym kraju na świecie wprowadzone, też zostały no, zaprzepaszczone, tak? Kobiety zostały pozbawione tego. Wspomniałaś wcześniej o tej, tak, o historii niemieckiej. I chciałam cię zapytać też o taki, też taką moją ulubioną, chyba drugą historię, mianowicie chciałam zapytać ciebie o wojnę na orgazmy, która była prowadzona pomiędzy RFN a NRD. W 1990 roku, kiedy upadł mur berliński, Instytut Naukowy z Hamburga zrobił takie badanie dotyczące seksualności kobiet, a dokładnie satysfakcji seksualnej kobiet. No i z tego badania wynikało, że kobiety z Niemiec wschodnich mają częściej orgazmy niż ich rodaczki z Niemiec zachodnich, i ta różnica była nawet całkiem spora, bo w Niemczech wschodnich było to 80% kobiet, które osiągały satysfakcję seksualną podczas kontaktu seksualnego, natomiast w Niemczech wschodnich było to 63%. Z czego to wynikało, ta duża różnica? No to jest właśnie ukochany przykład Gozi i w ogóle jakby te dwa kraje niemieckie są bardzo ciekawe do badań, bo można założyć, że w jakimś sensie badamy kraje o bardzo podobnej kulturze, tak, podobnym backgroundzie, podobnej historii, rozdzielone właściwie właśnie tylko kwestią socjalizmu, tak? No i oczywiście Gozi jakby tak jak bardzo jest do tych Niemiec wschodnich przywiązana i bardzo dużo o nich pisze, właśnie pisze, podkreślając, że to jest kraj, który bezpośrednio po wojnie, w ramach powojennej odbudowy oczywiście, przede wszystkim postawił na kobiety w pracy, kobiety w szeregach siły roboczej, i w związku z tym właśnie stworzył całą rozbudowaną sieć wsparcia i opieki socjalnej, i jak twierdzi Gozi, ubocznym skutkiem było to, że te kobiety się rzeczywiście wyemancypowały i w związku z tym zażądały orgazmów, i że te orgazmy zaczęły dostawać, i że to nie musiało wcale być w małżeństwie, tylko właśnie mogło być w bardzo różnych związkach. Ona podaje taki cudowny, to nie jest o orgazmach, ale to jest fantastyczny przykład, że jakiś respondent w jakichś badaniach wspominał, że on miał dwie koleżanki na uniwersytecie i dopiero po wielu latach się dowiedział, że one mają jakieś dzieci, ponieważ te dzieci były tak zaopiekowane właśnie, to nie przez jakąś babcię, która się nimi łaskawie opiekowała, tylko właśnie dzięki istnieniu akademickich przedszkoli na przykład i żłobków, że dziewczyny nie musiały w ogóle się opowiadać, pracując, z tego, że mają dzieci, że te dzieci jakby do czegoś się zobowiązują na przykład. No i że to jest właśnie ta sytuacja, gdzie kobiety jakby mogły, mając tą bazę zabezpieczoną, mogły sięgać po prostu po więcej. Natomiast te Niemcy zachodnie no bardzo kiepsko wypadają jakby w tym zestawieniu. Po pierwsze, też przecież wiemy, że to jest jeden z tych krajów, gdzie się rozegrała wielka bitwa o aborcję i że naprawdę wymagało to bardzo dużej pracy, żeby aborcja została zrealizowana, a jednak no inaczej się uprawia seks, jak się ma w tyle głowy myśl o tym, że można zajść w ciążę i że to ci może zniszczyć życie. To też moim zdaniem trochę trudniej wtedy o orgazm, niż jak ma się w tyle głowy, że jakby niezależnie, nieważne co się stanie, jest właśnie cały system zabezpieczający, który w razie czego pozwoli mi dokonać wyboru i jakby potem poradzić sobie ze skutkami tego wyboru. Tak? To jest jakby zupełnie inny seks, no też ciało reaguje na warunki, w których się żyje. I ona też cytuje właśnie jakby jak wyglądało prawo pracy niemieckie, prawo rodzinne, które bardzo długo, bardzo poważnie w Niemczech Zachodnich utrudniało z kolei kobietom
wchodzenie w szeregi siły roboczej. I to wszystko razem sprawiało, że no właśnie te Niemki z Niemiec Zachodnich były bardziej zaemancypowane, też słowszam Niemiec Wschodnich. Też jeśli dobrze pamiętam, to ona właśnie twierdzi, że z różnych krajów bloku wschodniego to był akurat kraj, gdzie i seksuologia, i poradnictwo, i też jakiś taki generalnie właśnie obraz ciała na przykład, że jakby tam się też dużo działo w tej sferze, takich postępowych rzeczywiście rzeczy, że to był kraj z dostępnymi, nie wiem, poradnikami różnego rodzaju, gdzie w ogóle jakby ten, mógłbym to powiedzieć, no, może to nie był pierwszy i najważniejszy temat, seks, ale właśnie też nie unikano go jakoś. Ja się też zastanawiam, nie znam takich danych, nie wiem tak naprawdę, jak, czy na przykład kwestia zeświadczenia powojennego Niemiec też tutaj jednak nie odgrywa jakiejś sporej roli, bo zdecydowanie te kraje, które mają taką właśnie jakąś mocniej osadzone tradycje religijne, chyba wypadają trochę gorzej na tej mapie orgazmów w ogóle. Ja tutaj w ogóle też znalazłam taki cytat z tamtych czasów, bo w ogóle wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, że też była taka debata w mediach niemieckich tuż po zjednoczeniu, że w ogóle jakby komentatorzy życia społecznego ze wschodnich i z zachodnich Niemiec się kłócili między sobą właśnie o te orgazmy. I dlaczego właśnie te kobiety ze wschodu mają więcej tych orgazmów? To był tutaj taki seksuolog ze wschodnich Niemiec, pisał, że jakby co powoduje, że te kobiety mają lepszy seks. On pisał tak, pewność siebie. 90% kobiet pracuje poza domem i czuje się równa mężczyznom w każdej sytuacji. Jeśli chcą, uwodzą swojego partnera i nie czekają, aż zrobi pierwszy krok. Kiedy kobieta się zakochuje, chce seksu, większość z nich chce go od razu. To taka wręcz laurka, bym powiedziała, na rzecz właśnie tej emancypacji seksualnej kobiet ze wschodnich Niemiec. Natomiast tacy komentatorzy z zachodu uważali, że, no, że tak naprawdę w tych Niemczech wschodnich jest tak nudno i w ogóle ludzie nie mają rozrywek, dlatego uprawiają seks. Na przykład, no co mają robić, jak są przerwy w dostawie prądu, no muszą uprawiać seks i oni dowodzili, że po zjednoczeniu będzie na pewno tych orgazmów będzie mniej, albo ten poziom orgazmów się wyrówna, dlatego że ludzie będą mieli dostęp do różnych rozrywek dostarczanych właśnie przez kapitalizm czy wolny rynek. No i w ogóle wiem też, że Playboy zrobił takie badanie później, które trochę jakby pokazywało, że jednak te kobiety z zachodu mają jednak lepszy seks. No to jest w ogóle, myślę, że trudno będzie jakby dociec, która wersja była prawdziwa, natomiast uważam, że jest to jakiś taki bardzo ciekawy fenomen, że w ogóle temat satysfakcji seksualnej kobiet był używany no, jako argument w debacie politycznej na temat zjednoczenia Niemiec. To w ogóle uważam, że to jest fenomenalne i jakby tak trudno mi jest sobie wyobrazić podobną sytuację w polskich realiach, że jakby takim wiesz, argumentem jest po prostu seks kobiet. No myśmy nie miały nigdy rewolucji seksualnej. I to rzeczywiście akurat, jeśli już mówić o właśnie jakiejś pruderii systemu, to chyba to należałoby powiedzieć, tak? To znaczy, kiedy przez pół świata przetaczał się rok 68, który oczywiście na Niemczech Zachodnich akurat też wywarł ogromny wpływ i też przecież tam akurat rewolucja seksualna była właśnie i też być może dlatego jakby później Niemcy, dla Niemców z Niemiec Zachodnich, dla tego pokolenia, które wyrosło jednak już po 68 roku, to jest ważny temat, no to w Polsce tej rewolucji seksualnej takiej pełnej nie było. Było trochę różnych eksperymentów też w latach 60., było trochę hipisów, nie wiem, na przykład tak, jakichś takich prób i tak dalej, ale tak na dużą skalę to jednak rzeczywiście się pewne rzeczy nie wydarzyły. Walczyło się za ojczyznę i to nam się cały czas odbija czkawką tak naprawdę. I to wydaje mi się rzeczywiście, że z kolei, że coraz gorszą czkawką, no bo właśnie jednak ten, no ja nie wiem, nie jestem tu ekspertką, ty jesteś, ale mam wrażenie, że coś jest bardzo niedobrze, jeśli chodzi o stosunek do seksualności kobiecej, zwłaszcza teraz.
i jakąś taką przedziwną ambiwalencję i to, że te kobiety, że niby już mamy prawo być tymi seksualnymi istotami, ale z drugiej strony jednak cały czas jeszcze nie. No, nie jest dobrze. Dużo jeszcze przed nami. A jeszcze wracając do Niemiec, to też przypomniało mi się, że przecież Gozi też podaje taki argument, że w Niemczech Wschodnich, które były jednak politycznie dosyć mało przyjemnym państwem, następuje generalnie wycofanie się w prywatność. I że wycofanie się w prywatność właśnie też miało oznaczać, że ludzie po prostu więcej seksu uprawiają, bo właśnie sprawami publicznymi nie ma się co zajmować, więc tak, to jest, akurat ta koncepcja mi się nawet całkiem podoba. No, zostało nam niecałe 10 minut do końca, więc myślę, że tutaj warto, żebyśmy też tak chociaż chwilę porozmawiały, no żeby ten obraz tych krajów socjalistycznych był taki bardziej zróżnicowany, to też chciałam chociaż chwilę, żebyśmy porozmawiały o takich złych przykładach. Czyli mam na myśli tutaj o stalinizm, o którym już wspominałyśmy. I też Rumunię w czasach Nicolae Ceaușescu. Od czasu do czasu jacyś mężczyźni, głównie mężczyźni, chociaż czasami też używają do tego niektórych kobiet, jacyś mężczyźni wpadają na pomysł, że trzeba podnieść dzietność społeczeństwa i że b, to się zrobi właśnie zabraniając kobietom aborcji. I jak wiadomo, to się jeszcze nigdy nie udało, to znaczy jeszcze nigdy nigdzie zakaz aborcji nie spowodował takiego porządnego wzrostu dzietności. Dzietność wzrasta wtedy, kiedy kobiety nie boją się rodzić dzieci, a nie wtedy, kiedy muszą je rodzić. Natomiast wiadomo również, że to prowadzi do ogromnej ilości najróżniejszego rodzaju osobistych tragedii. Stalin rzeczywiście aborcji zakazał w połowie lat 30., przywrócono ją w Związku Radzieckim dopiero krótko po jego śmierci i niedługo później na przykład wprowadzono ją również w Polsce. Tak, to jest ta słynna właśnie inicjatywa polskich działaczek robotniczych w Sejmie, tak, które też wywalczyły tę aborcję dla Polek. Natomiast Ceaușescu zakazuje aborcji w latach 60. I rzeczywiście to co się działo w Rumunii, to już nie był tylko zakaz aborcji, to była kontrola menstruacji, to była jakaś rzeczywiście kontrola gabinetów ginekologicznych. Też Gozi o tym wspomina, tylko wiadomo, wspomina też o tym słynnym filmie właśnie na ten temat. Też pamiętamy jeszcze z lat chyba 90. takie straszne reportaże, na przykład właśnie o dzieciach porzucanych, dla których to państwo potem nie zapewniało tak naprawdę żadnej porządnej opieki. To jest rzeczywiście jeden z takich przykładów jakiegoś absolutnego piekła zgotowanego kobietom i nie tylko kobietom, tak? Przy czym no właśnie z reguły jakby ten rodzaj piekła właśnie nie wyrasta w żaden żywy sposób z tradycji socjalistycznej, raczej jest po prostu jakby takim elementem takiego pakietu właśnie bycia dyktatorem, próby kontrolowania różnych aspektów ludzkiego życia, również i tego. I tak jak rzeczywiście jakby sama Gozi cały czas podkreśla na prawie każdej stronie swojej książki, zresztą w ogóle przy okazji chciałam powiedzieć, już tak gadamy, że to jest fajna książka, ona jest nierówna, mogą być takie rzeczy, które nam się będą wydawały zupełnie oczywiste, mogą być z kolei jakieś takie rzeczy, które będą bardzo amerykańskie, bo ona też jednak pisze do swoich rodaczek i rodaków, ale mam wrażenie, że ona właśnie dzięki temu, że jest nierówna, to też każda z nas ma szansę tam znaleźć jakieś takie rzeczy, które bardzo jakby jej przypadną do serca. No i właśnie autorka na przykład cały czas podkreśla, że jej właśnie absolutnie nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że realny socjalizm był seksualnym rajem, w odróżnieniu od Zachodu, który był seksualnym piekłem, tylko raczej chodzi o to, żeby powiedzieć, że w pewnej części świata, w pewnych okresach eksperymentowano z daniem kobietom większych praw, większej równości i że nawet tam, gdzie te eksperymenty ostatecznie nie poszły za daleko, albo gdzie jakby tylko jakby pewne rzeczy zrobiono, a innych nie ruszono, to jednak jej zdaniem jakby te eksperymenty się od razu przekładały na wzrost satysfakcji również seksualnej kobiet. I to jest rzeczywiście taki leitmotiv jakby całej tej książki. Ona właśnie pokazuje, że to nie było konsekwentne. Tak właśnie pokazuje jej te przykłady, o których teraz mówiłam, ale też na przykład zwraca uwagę na to, że ostatecznie
żadnemu z państw socjalistycznych się nie udało tak naprawdę porządnie zdemontować tak zwanego podziału płciowego w rodzinie, tak, podziału zadań. Chociaż też pod tym względem w tym PRL-u bywało dziwnie. Ja jednak pamiętam, mój ojciec zmieniał pieluchy swoim dzieciom. To też było takie absolutnie oczywiste, tak? W sensie takim, że w ogóle nikt z tym nie miał problemu, a nie był mój ojciec jakimś super feministą. No po prostu takie były czasy. Natomiast no właśnie, generalnie jakby ileś takich bardzo patriarchalnych struktur ostatecznie pozostało nietkniętych, no i właśnie gdzieniegdzie, jak do władzy dochodzili już tacy hiperpatriarchalni mężczyźni, no to właśnie sięgali po te wszystkie narzędzia kontroli, tak? Więc to nie jest tak, że ona mówi, że był raj, który utraciłyśmy, raczej mówi, że został przeprowadzony pewien eksperyment, który nam bardzo dużo pokazał i z którego należałoby wyciągnąć wnioski, bo ona też podkreśla, że w kapitalizmie seks jest niedobry z bardzo wielu powodów. Również na przykład dlatego, że ludzie są tak umęczeni i tak zestresowani, tak sfrustrowani jakby taką w ogóle walką o przetrwanie, że już po prostu zwyczajnie nie mają na niego siły, czasu i energii. No ja myślę w ogóle, że to jest bardzo ciekawe, że amerykańska naukowczyni no jakoś nam, kobietom czy osobom z Europy Wschodniej pokazuje o tym, o zdobyczach, właśnie tak jak mówiłaś, które takie dotyczących praw kobiet, które dla nas są totalnie oczywiste, a których kobiety na Zachodzie nie miały w tamtych czasach albo nadal nie mają. Ja w ogóle powiem ci, że takim bardzo takim wątkiem, który zapamiętałam z książki, było to, jak właściwie nawet takie szokujące zestawienie dla mnie było z Walentyny Tyryszkowej z książką Mistyka kobiecości Betty Friedan. To ja może tak jakby szybciutko, bo już zaraz zmierzamy do końca, przypomnę, o co chodzi. No właśnie, autorka pisze o roku 1993, kiedy Związek Radziecki wysyła pierwszą kobietę w historii ludzkości na wyprawę w kosmos, właśnie Walentynę Tyryszkową. Nie będziemy jakby się zastanawiać, czy ona jest fajną postacią, czy nie, bo myślę, że nie do końca. Ona teraz bardzo popiera Putina i tak dalej, i jakby nie jest za bardzo lubianą osobą w Rosji. Natomiast w tamtych czasach faktycznie ona poleciała w kosmos. Pierwsza Amerykanka, to było, która poleciała w kosmos, to było dopiero lata 80., więc 20 lat później. I w tym samym roku ukazała się książka właśnie Betty Friedan, Mistyka kobiecości, w której ona pisze o takiej degradacji społecznej kobiet, kobiet, których matki w czasie wojny pracowały zawodowo i w ogóle zajmowały się takimi, piastowały takie stanowiska, które były zarezerwowane dla mężczyzn, a w związku z tym, że mężczyźni byli na wojnie, no to one to przejęły. Natomiast te rówieśniczki Betty Friedan były przez politykę prorodzinną prowadzoną w Stanach właściwie uwięzione w domu i one teoretycznie prowadziły takie szczęśliwe rodzinne życie, natomiast tam było dużo takiej frustracji, bardzo duża część z nich cierpiała na depresję i tak dalej, w ogóle nie miały takiego poczucia sprawczości. I powiem ci, że jakoś bardzo mi zapadł w pamięć to zestawienie tych takich, bym powiedziała, naprawdę szokujących faktów historycznych, ale myślę, że to daje trochę jednak do myślenia. Została nam minuta do końca audycji, więc jeszcze może, nie wiem, Ania, chcesz coś na koniec powiedzieć? Bo będziemy... No, to ja bym tylko w jednym zdaniu powiedziała, że teraz jeszcze byłoby super właśnie nałożyć na tę książkę też taką matrycę właśnie, zdjąć z tej książki matrycę heteroseksualną. Tak? Autorka się trochę zastrzega, że ona wie, że powinna, ale że tego nie robi, bo coś tam, a jakby teraz trzeba by było jeszcze pomyśleć, jak to zrobić, żeby nie mówić tylko o seksie kobiet, ale na przykład właśnie w ogóle mówić o seksualności nie heteronormatywnej. Tak? Na nią nie było do końca miejsca w socjalizmie i to jest moim zdaniem jakby do tej książki uwaga, ale też jakiś właśnie postulat dla lewicy. Okej, okay. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo za udział w audycji i za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję Państwu za słuchanie i też zadawanie pytań i zapraszam na kolejny odcinek z Ekspresu z Pontonem za tydzień o 17:00. Tym razem będzie audycja o poliamorii. Do zobaczenia. Reset Obywatelski.